Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w cudownym dniu. Pięknie świeci słońce, jest takie błękitne niebo. Cudowny jest dzień, ale ja nie w tej sprawie. Chodzi o to, że takich dni w życiu jest jakaś liczba, ale są też takie, w których wszystko idzie totalnie nie tak, jak miało iść. I w tej sprawie właśnie dzisiaj do Państwa, ponieważ od czasu do czasu znajduję taki mail, w którym ktoś z Was opisuje jakąś swoją ciężką sytuację zawodową albo prywatną, z którą jest mu trudno sobie poradzić, i ten obecny czas trochę podbija też tę naszą umiejętność nieradzenia sobie z trudnymi sytuacjami, więc zmierzam z tym, by parę słów o tych trudnych sytuacjach przekazać, ponieważ tu jest wielka sprawa do zrobienia, gdyż widzicie, to wcale nie chodzi o to, jak poradzić sobie z trudną sytuacją, bo czasami w pytaniach dostrzegam taką potrzebę: dobra, zagarnijmy to, zróbmy z tym porządek, ja już chcę ten temat zamknąć, bo na przykład chcę zakończyć temat rozwodu, chcę zakończyć temat trudnego rozwodu, chcę zakończyć temat zwolnienia z pracy, jakiegoś awansu, w którym sobie nie radzę. Jakby sposób myślenia zmierza do tego: ok, zamykamy to, w ogóle tego nie było. No i tu jest jedna wielka nieprawda, ponieważ po pierwsze było, ale mimo tego, że przeszłość nie istnieje, bo już się wydarzyła, to jednak w nas zostają rzeczy, które jeśli są za szybko zamknięte i odcięte, czyli nie zostały, jak ładnie się określa, przeżyte przez nas, przecierpiane przez nas, to one zostaną i będą się odpalały w najmniej oczekiwanych momentach, czyli na przykład kiedy będziemy doświadczali jakiejś kolejnej trudnej sytuacji jako człowiek dorosły za ileś tam kolejnych lat, no to nam się odpali coś, co towarzyszyło nam w wieku 20-30, tak jak programy za dziecka nam się odpalają, i będzie kierowało naszym myśleniem, naszym sposobem działania totalnie podświadomie. Nie będziemy nawet wiedzieli, że w nas startuje program, który tak naprawdę de facto przejmuje działanie za nas. I to jest jeden z powodów, dla których nie warto odcinać pewnych rzeczy, bo to po prostu zostaje i robi nam krzywdę, ale jednocześnie też nie warto nie przepracowywać tego, bo nie da się zamknąć jednej trudnej sytuacji i uznać, że no to teraz już jak ja już to ogarnę, i czasem tak jest. Zastanówcie się, kto z Was nie myślał w ten sposób. Sama dokładnie wiem, jak zdarza mi się złapać też na takich myślach. Dobra, to jak ogarniemy, z tym jak sobie poradzę, to jak przeminie, to już będzie high life, to już wtedy już popłynie. Jakby mózg skupia się na tym, że ta sytuacja jest niekomfortowa, destruktywna, frustrująca, i teraz jak tym się zarządzi, to już wio. To już życie będzie po prostu na jednorożcu po tęczy. Ale to się tak nie dzieje. Dlaczego? Ano dlatego, że życie nie składa się z jednej trudnej sytuacji w naszym życiu, o czym doskonale wiecie, ale z wielu takich, których doświadczamy, i one nas doświadczają w sensie tym, że się czegoś uczymy, bo bardzo mocno wierzę w to, że każda sytuacja jest elementem naszego życia. Świadomym, zaplanowanym, takim, który musi się wydarzyć, ponieważ on nam coś przynosi. Chociaż w danym momencie nie wiemy i nie potrafimy tego odczytać i nie mamy pojęcia, dlaczego to się dzieje, to jest w tym głęboka prawda, która mówi o tym, że jest nam to do czegoś potrzebne. Być może nie teraz, może później, może nas czegoś nauczy, może nas do czegoś przygotowuje. I wracając do clou. Nie zmieni się wszystko na lepsze na zawsze, ale zmieni się na jakiś czas. Potem znów przyjdzie jakaś sytuacja, która będzie wymagała od nas tych predyspozycji, umiejętności przeżywania cięższych tematów. Potem znów będzie dobrze, a potem znów przyjdzie trudniejsza. Więc tak wygląda życie i mogłabym na tym zakończyć, ale chciałabym zostawić Was z taką bardzo prostą, ale bardzo, 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 bardzo przydatną techniką, która sprawia, że zupełnie zmienia się sposób myślenia. Czyli załóżmy, że rozstajesz się na przykład z kimś, kto był Ci bliski, ale już za bardzo nie jest, przechodzisz na przykład przez rozwód, albo rozstajesz się z szefem w pracy, który dał Ci wymówienie, i oczywiście możesz potraktować to jako sytuację, w której wszystko wyda się szare, złe, trudne, przygniatające, bo tak jest. To jest to, co czujesz, tak się dzieje, ale możesz zupełnie świadomie zacząć zastanawiać się, jak podświetlić tę sytuację takim strumieniem światła, który, no właśnie, daje inne światło na to, czyli jeżeli możesz sobie wyobrazić, to nasz mózg jest w pewnym sensie takim wyświetlaczem slajdów i na tym slajdzie możesz zawiesić smutek, oskarżanie innych ludzi, ściąganie z siebie odpowiedzialności i zrzucanie winy na innych, określanie danej sytuacji, że jest totalnie, absolutnie pojechana i niepotrzebna. Możesz na każdym slajdzie zawiesić sobie pytanie, dlaczego ja? Dlaczego to mnie się przydarzyło? Czemu nie ktoś inny? Możesz iść w ten nurt i większość ludzi w ten sposób działa, ponieważ tak jesteśmy nauczeni, tak działamy z automatu i nie ma się tutaj co winić, ale można się złapać na tym, że tak funkcjonujemy. Tymczasem możemy te slajdy zastąpić takimi, na których jest, co mogę z tego wyciągnąć, jaki wniosek jest dla mnie, jaką mam lekcję z tego. I wiem, że to jest takie proste, kiedy się mówi, bo gdy człowiek tak naprawdę zderza się z chorobą, śmiercią ludzi bliskich, kiedy zostaje w sposób, według jego podejścia, niesprawiedliwy, zwolniony z pracy, kiedy traci swój majątek, dorobek życia albo coś, co było dla niego w życiu ważne, to oczywiście, że w tym momencie jest tak potężna siła tych emocji, które nas przygniatają, które wrzucają nas w ten smutek i frustrację, że wtedy nie sposób wyjść i zadać no dobra, ale to co ja mógłbym tutaj, do czego mi się to przyda? No to wiadomo, że to tak nie działa, ale jeżeli się przez moment zdystansujecie do sytuacji, to po pierwsze jest ta chwila na akceptację. Ona się wydarzyła, to się zadziało. To jest. I jakby tutaj nie macie nic do gadania, ani ja, ani Wy, bo na pewne rzeczy nie mamy wpływu. To się zadziało. I co teraz? I teraz to jest czas na Twoje slajdy, na których pytasz siebie, po co Ci to? Czego możesz się nauczyć? Czy mimo tego, że sprawiło Ci to ból, możesz poczuć wdzięczność za to? Albo zrozumienie dla tej sytuacji? Albo poczucie, że naprawdę z jakiegoś powodu to do Ciebie przyszło. Czyli masz możliwość wziąć z jednego pudełka, gdzie masz, czy z jednego laptopa slajdy, które są szare, które są przepłakane, które są pełne bólu i smutku, oskarżeń, zrzucania z siebie odpowiedzialności. I możesz wziąć slajdy, które oczywiście, że są różowe, jakie miałoby być, które mają w sobie energię wspierania Ciebie i odnajdywania czegoś, co jednak jest korzyścią w całej tej sytuacji. I mówię to z pełną powagą, z pełną odpowiedzialnością, ponieważ tak samo jak Wy, żyję życiem, w którym są piękne momenty i jestem w stanach, które są naprawdę cudowne, pełne radości, uniesień, entuzjazmu, wielkiej satysfakcji, poczucia radości, ale też jestem w stanach, i to nie są Stany Zjednoczone, choć w zasadzie one się w jakiś sposób jednoczą, kiedy czuję ogromny smutek, przygnębienie, brak nadziei, brak wiary, poczucie, że się skumulowało rzeczywiście mnóstwo jakichś rzeczy, które nie są mi przyjazne i to jest jakiś moment mojego myślenia, staram się, by był jak najkrótszy, a dalej przechodzę w tę fazę i staram się wyciągnąć z tego laptopa te różowe slajdy, które pomagają mi określić, po co to wszystko się wydarzyło. I tym zakończę, ale zanim zakończę, to chcę jeszcze Wam przeczytać pewien cytat, który do mnie przyszedł wczoraj. To jest cytat Robina Szarmy i brzmi on w ten sposób. Ci, którzy są naprawdę świadomi albo oświeceni, wiedzą, czego chcą od życia pod względem emocjonalnym, materialnym, fizycznym i duchowym. Jasno określone priorytety i cele odnoszące się do każdego aspektu życia spełniają rolę podobną do tej, jaką pełni latarnia morska, gdy morze zaczyna się burzyć. I o ten rodzaj mocy, który jest w nas, zabiegamy wtedy, kiedy staramy się zmienić nasze myśli. Nie tyle sposób myślenia, co zmienić nasze pojedyncze myśli. obrócić je na stronę, która jest dużo bardziej sprzyjająca, dużo bardziej wartościowa i która faktycznie pomaga nam wrócić na tą naszą życiową ścieżkę. I tego Wam życzę, kochani, serdeczności, buziaki. Niech te dni, które mają przyjść, przychodzą i życzę Wam tego, by były i łatwe, i trudne, ponieważ to wszystko, co nas spotyka, jest z jakiegoś powodu. Rozwija nas, wzmacnia i sprawia, że coś, co będzie w przyszłości, możemy tego doświadczyć dużo lepiej, bardziej przygotowani. Pozdrowienia.